Witam koleżanki, koleżankę i kolegów na zawodach Federowego Pucharu Pomorza z flagmanem i kołem policyjnym z Gdyni. Bardzo miło jest mi Was tutaj widzieć na starcie. Widzimy, że są dzisiaj dosyć ciężkie warunki, jeśli chodzi o rzekę, ale widząc Was tutaj, mam nadzieję, że każdy sobie świetnie poradzi w tych ciężkich warunkach, no i będziemy mogli pochwalić się jak najlepszą ilością ryb, co dodatkowo pokaże kunszt każdego zawodnika. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, tutaj zostanie głos przekazany koledze Markowi, bo on zdecydowanie lepiej będzie się orientował w tych tutaj miejscowych sprawach technicznych, także proszę Cię, Marku. Cześć, witam panowie i koleżankę i panowie. Łukasza może nie wszyscy znają, to jest Łukasz Gierak, czyli flagman Natura Fishing, tak, Polska. Bardzo znają jak Ciebie. Nie wiem, czy wszyscy znają, dlatego mówię. Uważaj, bo przy lince stoisz, a może być, wiesz... Tam odezwał, a ten, co ma zawsze... Zawsze ma coś do gadania. Na zrywkę możesz pójść. Okej, wezmę sobie ten sektor pod opiekę. Panowie, szczegóły techniczne. Łowimy zgodnie z gdańskim APR-em, tak? Czyli okoń 18, certa 30, uwaga na niewymiary, bo są wielkości niewiele większe od uplei, się trafiają. Boleń 40, też jest niewymiar, też uwaga, bo trafia się taki po 20. Jeden ostatnio skrzyczał, że złapał zajebistą ukleję. Jaś Klein 25 i jest taka ryba występująca tutaj, nazywa się parposz. Wygląda jak śledź, ma czarne kropki, DSK za to. Ryba pod całkowitą ochroną. Którzy są spoza naszego rejonu, jakby chodził za wami bocian, to jest Bartek, nie ruszać, nie straszyć, on czeka na rybę. Na piaseczkiego czeka. Tak. Przednie nogi możemy wstawić do wody, ale no uważajcie, tak, bo są kamloty w wodzie śliskie, więc uważajcie i nie wjeżdżajcie z tymi nogami zbyt daleko. A woda szybko płynie, więc woda szybko może płynie. Nie złapać to pija, jakim obok to siedzi. Siedzimy na numerkach, czyli numerek mamy za plecem. W stanowiskach chodzi. I to by było na tyle, chyba że są jeszcze jakieś pytania. Aha, jeszcze jedna taka drobna rzecz. Nie wolno łączyć koszyków, nie? Pamiętajcie, że koszyk ma 5 na 7 maksymalnie, jak dwa złączymy, to będzie 8 na 10. Nie wolno, żeby zrobić 200 z 200, nie? No i 9.20 nęcenie, 9.30. Tak. Zaczynamy łowienie do godziny 14.30, 14.25, sygnał 5 minut do końca. Tak, poważnie.